Jak dłoń dotknie czoła, będziemy w połowie drogi do świata ducha. Żeby dłoń mogła dotknąć czoła, to i łokieć musi się zacząć podnosić w górę. Bardzo dobrze. Wchodzimy w coraz głębszy teraz, coraz głębszy. A dłoń zmierza w kierunku czoła. Ty wchodzisz coraz głębszy teraz. Coraz głębszy. Już są z nami nasi opiekunowie duchowi. Bardzo dobrze. Ręka dotknęła czoła. Teraz ja wezmę tą rękę z powrotem. Położę ją. I teraz przywracam pełne krążenie w tej ręce. Pełne krążenie. Ręka z powrotem się ociepla. Temperatura ciała się wyrównuje. No i jesteśmy tuż przed tym, że spotkamy się z naszymi przewodnikami, którzy już tutaj są. Natomiast, żeby jeszcze bardziej pogłębić ten trans i podnieść Twoje wibracje, żeby przewodnicy mogli łatwiej się komunikować, będziesz wchodzić na wieżę, na szczyt wieży. Wieża jest okrągła i wewnątrz tej wieży są schody po ścianie. I po spirali te schody pną się w górę, na szczyt, gdzie jest taras widokowy. Ja będę liczył te stopnie. Stopni jest 21. I jak ja będę odliczał, to Ty po tych stopniach będziesz wchodzić jeszcze głębszy trans na szczyt tej wieży. I zaczynamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, coraz wyżej i wyżej, 9, 10, 11. Powiedz nam głośno i wyraźnie, w którą stronę zakręcają te schody. W prawą. Dobrze. 12, idziemy dalej. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jesteś na tym tarasie, na szczycie wieży. Tam na środku tego tarasu jest stół. I teraz opisz mi, jak on wygląda, jaki ma kształt, z czego jest zrobiony, jaki kolor. Głośno i wyraźnie, proszę. Drewniany. Drewniany, tak. Prostokątny. Tak. Surowego drewna. Jasnego. Wkoło tego stołu są jakieś miejsce do siedzenia. Opisz mi te miejsca. Czy to są jakieś fotele, krzesła, ławy, co to tam jest? Zydle takie. Zydle, tak. Ile jest tych zydli? No to widocznie towarzystwo się nam zapowiada dość liczne. To będą istoty, które się tam zjawią za chwilę, które mają coś do powiedzenia i chcą coś wnieść do tej Twojej sesji. Niewątpliwie będzie tam Twój przewodnik, taki ten, który jest, pod którego opieką jesteś ciągle, to nie wiem, w jakiej formie ten przewodnik to się zjawi, czy to może być
człowiek, mężczyzna, kobieta taką formę przyjmie, albo to może być co innego, może to być nawet jakieś zwierzę totemiczne, albo to może być jakaś kula energii, słup energii. Policzę do trzech i ty zobaczysz istotę, nie wiem w jakiej formie, którą tutaj zapraszam, żeby Magda mogła ją cię zobaczyć. Jeden, dwa, trzy i już. I kto się pojawił pierwszy? Głośnie, proszę. Pustka. Pustka. Nic, absolutnie. Ani żadnego światła, ani żadnej energii, nic. Jest wszystko w porządku, bo to niekoniecznie musi się od razu zjawiać. To mamy na to czas. Czułam, jak nim zacząłeś liczyć, tak. Przypływ ciepła, taką falę wzmacniającej energii. Gdzie ją poczułaś? W którym części ciała? Od lewej ręki. Mhm. W okolicy serca. Okej. Okay. A co się pojawia? W ogóle co widzisz przed oczyma? Czy ciemność cała, czy może jakiś kolor, może jakiś rodzaj mgły, jakiś coś? Jakbyś to określiła? Więc rodzaj siły. Głośniej? Rodzaj siły czuję teraz. Tak, jak to czujesz? Wstępuje z góry, przez głowę, klatkę piersiową. No to opisuj to odczucie, jak to odbierasz, jak ta siła wchodzi w twoje ciało i co się dalej dzieje. Ma się w brzuchu. Tak. Daje taką lekkość eteru. Czy to jest przyjemne odczucie? Tak. Mhm. Takie bąbelkowanie. No dobrze. Czy ta siła, ta energia wchodzi dalej, niżej brzucha? Tak. W nogi? Czy nie? Czy się zatrzymała na dolnej czakrze? Na kości łonowej w tej chwili. Mhm. Czuję. Teraz mi rozluźniła nogi, bo czułam pewne spięcie. Nawet chyba lekko zadrgały. Właśnie? Nawet lekko zadrgały nogi. Porządku. No dobrze, to jest energia, która napływa do twojego ciała z góry. A teraz
poczuj, zobacz, jak równocześnie ziemia, z którą masz te jakby dobre stosunki, zaczyna kierować do twojego ciała swoją energię, tą ziemską. Poczuj, jak ona przez te czakry na stopach zaczyna się sączyć w górę i wypełniać twoje ciało. Poczuj to i najlepiej jakbyś zobaczyła kolor tej energii. Energii z dołu, z ziemi. Kolor ziemi widzę. Brąz. Mhm. Wilgot. Zapach mchu. Kolor mech. Mhm. Zapach wilgotnej, takiej rozkopanej ziemi. Jak daleko już sięga ta energia z ziemi? Do pasa. Głośniej? Do pasa. Tak. Czy następuje to jakby wyraźne rozgraniczenie między tą energią, która idzie z góry i tą, która idzie z ziemi, czy one równocześnie, jakby przenikając się nawzajem, przechodzą w obydwu kierunkach, tworząc pewnego rodzaju taki zamknięty obieg. Jak to widzisz, jak to czujesz? Przenikają się, ale jednak ta granica na wysokości splotu słonecznego jest taka odczuwalna. No dobrze, to nie ma większego znaczenia. Jak to w tej chwili jest, to jest dokładnie tak, jak być powinno, ale na tym etapie być powinno, to się wszystko może zmienić. Ja teraz chcę, żebyś zobaczyła i poczuła energię, która będzie płynąć przez moją prawą rękę do twojej czakry serca. Mogę cię dotknąć? I poczuj, zobacz kolor tej energii. Początkowo róż, który zaczął się rozbielać. Tak. I teraz ta energia różu, energia miłości, zaczyna się przenosić coraz wyżej. Poprzez wszystkie górne czakry. Górne czakry mają powiązanie z duchowością, z duszą. Poczuj, jak ta energia poprzez czakrę gardła zmienia pewno kolor na inny. Jak wygląda w tej chwili? Widziałam fiolet, ale na usta mi się ciśnie stalowy. No dobrze. I idzie coraz dalej, dochodzi do trzeciego oka. Przy okazji otwieramy to trzecie oko. Jaki tu jest kolor tej energii? Złoty. Złoty. I dochodzi do czakry korony. I tu jaki kolor? Biały z odpłyskami złota. Mhm. I teraz zobacz, jak w tej chwili daleko sięga ta energia wychodząca przez czakrę korony, która ma za zadanie ostatecznie przenikać cały kosmos. Pytanie jest do ciebie, jak daleko w tej chwili widzisz, jak ona daleko sięga? Przebija ścianę. Tak. Nie wiem.
metr. Więcej. No dobrze. To jest teraz. Okej. Teraz, że jesteś w odpowiednio głębokim transie, ci przewodnicy odpowiedzialni za poszczególne sprawy, które będzie poruszać, będą po prostu informowały cię. Jeśli pozwolisz, to przez twój aparat głosowy będę z nimi mógł porozmawiać. Zezwalasz? Tak. Okej. To wtedy, kiedy to będzie już potrzebne, na razie policzy do trzech, a ty przypomnisz sobie jakieś wydarzenie, które miało miejsce, czy to w tym życiu, zaczniemy w tym życiu. Jakieś wydarzenie ważne dla ciebie jako całości, które w jakiś sposób rzutuje na twoją sytuację obecną, policzę do trzech i sobie przypomnisz właśnie taką sytuację, wręcz wejdziesz w tą scenę. Jeden, dwa, trzy. Już. Co ci się przypomniało? Myślę o chwili porodu, ale... Bardzo dobrze. Opisz ale mi. Nie widzę tego. Za chwilę się to powinno zobaczyć, ale powiedz nam, jak odczuwasz ten... Wejdź w moment, kiedy jeszcze jesteś w brzuchu mamy, macicy. I opisz mi, jak to odczuwasz. Już wiesz, że za chwilę będziesz wychodziła na świat ze swoim małym ciałkiem i mi opisz, jak się czujesz. Wiesz, że za chwilę się będziesz musiała no, taka kolej rzeczy się urodzić. Jak to odbierasz? Jak się czujesz? Boję się, ale równocześnie cieszę się. Mhm. Rodzę się znacznie wcześniej, niż powinnam. Aha. A powiedz nam, dlaczego rodzisz się jako wcześniak? Zaistniała taka sytuacja i... Po prostu musiałam się urodzić. Tu i teraz. Tak, czy potrafisz dojść do przyczyny akurat, że ten moment jest odpowiedni dla ciebie, do narodzenia, co tak jakby przyspieszyło twoje wyjście na świat, wyjście, opuszczenie łona matki? Dobre dla mojej duszy. Aha, czyli to jest tak jakby decyzja twojej duszy, tak? Ciebie tak. Jako duszy, okej. Okay. Dobrze. To teraz policzę od 5 do 1, a ty przeniesiesz się w czasie do momentu, kiedy została podjęta decyzja o twoim wcieleniu się na ziemi i zostały nakreślone te jakby zadania dla ciebie. Ja policzę. 5 do 1, znajdziesz się w jakimś miejscu nieokreślonym, ale będziesz to mogła odczuwać. I ta narada, to jakby uzgadnianie całego planu na twoje życie będzie podejmowane. 5, 4, 3, 2, 1. Jesteś tam gdzieś w tych przestrzeniach.
Teraz następuje podjęcie decyzji o wcieleniu. Czy to była decyzja wynikająca z Twojej duszewnej, świadomej decyzji, czy zostałaś tak jakby do tego nie tyle przemuszona, co zasugerowano Ci, żeby należało zejść w ciało? Jak to się odbywało? Posprzątać. Posprzątać po swoich poprzednich wcieleniach, czy o co innego Ci chodzi? Czy posprzątać w ogóle na ziemi? Posprzątać na ziemi. A konkretnie, w jakich dziedzinach życia na ziemi jest Ci przydzielona rola? Co masz ewentualnie, w jakim kierunku w Twoim już później świadomym ziemskim życiu robić? Miłość, rozsiewanie, zarażanie miłością. Czy zostało Ci tak jakby zasugerowane, w jaki sposób masz promieniować tą miłością? Czym się masz zajmować? Czy są jakieś sugerowane dla Ciebie zajęcia, które by tak jakby bardziej wyzwalały możliwość okazywania tej miłości i promieniowania ją? Czy coś takiego jest już zaplanowane? Kochać dzieci. Dzieci wszystkie? Czy konkretne? Swoje, cudze. Czyli wszystkie dzieci, tak? Kochać i w jaki sposób najfajniej będzie okazywać tą miłość? Nie chodzi, że taką rozmową, tylko taką... Szanować ich indywidualność i rozwijać. Nie tłamsić. Tak. No to piękne zadanie. Ciekawe. Zawsze... zawsze marzyłam o tym, żeby adoptować dzieci. To tak... jak byłam młodsza. Było jednym z moich marzeń. Niezrealizowanym do tej pory. No dobrze. W każdym razie wszystko przed Tobą, jeśli o to chodzi, ale ważniejszą sprawą teraz dla Ciebie jest wyjaśnienie powodu, sprawy Twojego dziecka. To jest córka? Córka. Zuzanna. I ja teraz, ona ma na imię jak? Zuzanna. Ja ją tutaj teraz zapraszam, żeby w sposób bezpieczny, żeby się tutaj zjawiła, łącznie ze swoim przewodnikiem duchowym. I zobacz tą Zuzkę. Uśmiechasz się, czy ją widzisz, czy tylko czujesz? Czuję i widzę światło. Zuza, to ty? Odpowiedz, proszę. Tak. Witam cię, Zuzka. Powiedz nam, dlaczego ty się urodziłaś i wybrałaś tą taką mamę, a nie inną? Bo da mi szczęście. Bo da ci szczęście. Jesteś pewna? Jak się już planowałaś swoje przyjście, to już byłaś pewna, że ta Magdalena ci da szczęście, będzie twoją ukochaną mamusią? Tak, uśmiecha się. Aha. I powiedz mi, Zuzanno, czy ty masz już te jakby... Ile masz lat w tej chwili w ciele? 4,5. Powiedz mi, moja kochana, czy ty już wiesz, kim ty będziesz, jak będziesz trochę starsza? Kim chcesz być? Lekarzem. Lekarzem, takim prawdziwym? Od ciała? Czy od duszy, psychiki? Jak to tam? Nie wiem. Aha, to się wszystko okaże. Dobrze, i powiedz mi, Zuzanno, młoda panno,
Czy masz jakieś teraz pragnienie, chęć, żebyś powiedziała z poziomu twojej duszyczki, czy masz jakąś prośbę do swojej mamusi? Że prośbę w tym sensie, żeby mama umożliwiła ci realizację twoich marzeń, twoich planów, twoich zadań na to życie. Jeśli są takie już, masz w swojej świadomości takie pragnienie jakieś konkretne, to masz teraz okazję powiedzieć bezpośrednio do duszy twojej mamy, co byś oczekiwała, co byś pragnęła, żeby twoja mama ci pomagała w jakimś sensie. Żebyś się nie smuciła, bo wszystko będzie dobrze. Aha. A teraz uważasz, że mama się smuci? Tak. A dlaczego się smuci? Co się za bardzo przejmuje. A czym się przejmuje? Sprawami ziemskimi. Aha. I to jest jakby niepotrzebne, tak? Nie powinna się za bardzo przejmować. Chociaż wie, że już jest na dobrej drodze, ale... Aha. Ale ciągle jeszcze za bardzo się przejmuje. No, mamy to mają do siebie, że właśnie się przejmują. Normalna kolej rzeczy, ale z tego można się wyleczyć. Damy z tym radę. Dobrze. Czy Magdalena, widzisz przewodnika duchowego ze strony światła Zuzanny? Czy jest... Zobaczyłam jakieś światło. Postać. Nie widzę szczegółów. To też normalne, ale będzie docierać, jeśli on, ten przewodnik, zechce podać swoje imię, to napłynie ta odpowiedź. Nie wiem, do czego się to przyda, ta wiedza, w każdym razie. I Magdalena, i Zuzanna będą łatwiej się mogły z tobą komunikować. Podasz swoje imię? Wiem, że to nie jest istotne, no ale takie. Gabriel? Gabriel. Jesteś archaniołem? Tak. Tym znanym, takim, tego popularnym? Tak. Witam cię, Gabrielu. Czy masz jakieś przesłanie? Wiem, że to nie jest... nie wszystko możesz powiedzieć, o, w ten sposób powiem. Ale czy masz jakieś przesłanie dla Zuzanny i do Magdaleny? Odnośnie przyszłości, kierunku działania te dwie istoty, które są cieleśnie związane z sobą i nie tylko cieleśnie. Są na dobrej drodze. Są na dobrej drodze. Mamy kontakt ze sobą. Magdalena wzywa mnie często pod opiekę. Daje mi pod opiekę Zuzannę. Ona zresztą też już. A czy z Rafałem się znacie? Współpracujecie? Tam. Z Rafałem. Jest tutaj? Rafał? Jest. Zapraszam. Witam cię. A ty ze swojej strony już teraz bezpośrednio do Magdaleny masz jakieś takie przesłanie ze swojej strony? Też ciągle jesteśmy w kontakcie. Nie zawsze mogę dotrzeć do Magdaleny. A dlaczego? Nie słyszy mnie. No ale po tej sesji mam nadzieję, zresztą zostawię taką sugestię posthipnotyczną, że będzie łatwiej, po prostu będzie bardziej otwarta na twoje te jakby sygnały. Czy wręcz będzie cię słyszeć, czy będzie mogła cię widzieć w swoich snach.
Sądzę, że będzie to na pewno lepsza komunikacja. To teraz, póki co, to może, że i coś, co byś chciał powiedzieć, ukierunkować, bo ona ma jeszcze takie niesprecyzowane plany, choć już trochę sprecyzowane co do swojej działalności w tym, że... Niech wierzy w siebie. Niech wierzy w siebie. I robi to, co robi. I robi to, co robi. No to jest odpowiedź na twoje pytania. A teraz, ponieważ ona, Magdalena, ma pewne ciągoty takie do działania energetycznego, uzdrawiającego, w razie chciałem zapytać, czy ma takie wyraźnie już uruchomione te zdolności energetyczne, żeby mogła poprzez swoje ręce przesyłać energię, boską energię, waszą energię ludziom potrzebującym pomocy. Chodzi o sprawy nie tylko cielesne, ale również takie bardziej głębokie, takie z wyższego poziomu. Ma niezwykłą moc. Ma niezwykłą moc. Silną. Dobrze, dziękuję za to wyjaśnienie w moim i w jej imieniu. I teraz proszę, Magdalena, zobacz na swoje trzecie oko, na swoje czoło. Co tam widzisz? Kosmos. Widzisz kosmos, to dobrze. Ale ja się spodziewam, ponieważ ludzie obdarzeni specjalnymi uzdolnieniami, tymi energetycznymi, uzdrawiającymi, mają takie atrybuty, takie na swoim trzecim oku, często w postaci jakichś szlachetnych kamieni, czy to obrobionych, czy to naturalnych. I teraz policzę do trzech i Magda zobaczy, co ona tutaj ma na czole jako ten atrybut, czy go ma w ogóle. 1, 2, 3. Już, Magda, co tutaj masz teraz? Brylant. Brylant? Czyli brylant to już jest obrobiony diament, tak? Piękny, duży. Piękny, duży. Jest to dla ciebie w tej chwili dowód na to, że ty jesteś bardzo predestynowana do tego, ażeby działać w tym kierunku, w kierunku uzdrawiania i nie tylko uzdrawiania ciała fizycznego, ale wiele innych ciał, które posiadają ludzie. I teraz Magda, wyciągnij przed siebie ręce, dłonie i zobaczysz energię, którą będziesz mogła przesyłać potrzebującym. Wyciągnij te ręce. One są lekkie, możesz je podnieść do góry. Potrzymaj trochę. Rozłóż teraz te ręce. I ta energia zaczyna płynąć z twoich dłoni, z twoich czakr na dłoniach. W każdym razie ja czuję bardzo intensywnie, że to płynie. I teraz zobacz kolor w tej chwili. Biało-zielony, seledynowy. Zielony, uzdrawiający, seledynowy. Oj, 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 faktycznie masz tego od cholery. To znaczy nie masz, bo to nie jest twoja energia, to jest boska energia. Faktycznie czuję, aż ja odbieram tutaj. Z mojej prawej ręce jest kanał dający, a lewy odbierający. I czuję, że teraz od ciebie. Ja jestem empatą i często mam takie spadki energii, że... Można się regenerować, ale trzeba o tym pamiętać. Nie umiem tego. No to się nauczymy wszystkiego. Nie będziemy na razie umierać. Wszystko jest do zrobienia. Dobrze.
Dobrze, możesz położyć te ręce. Ja teraz troszeczkę zregeneruję twoją energetykę, jeśli cię to troszkę wyczerpało, ale w miarę treningu nie będziesz tego odczuwać jako przykre. I teraz przez moje ręce płynie energia, która wyrównuje twoją energetykę. Poczuj, że czujesz tą energię, która... Ciepły wiatr. I czujesz się coraz lepiej. I tak już będzie do końca, nie tylko tej sesji, ale zawsze. Zawsze możesz poprosić swojego opiekunów o pomoc i tak dalej. Teraz sprawdzimy. Powiedziałeś, że jesteś empatką i to jest bardzo cenne. I teraz chcę, żebyś zobaczyła swoim trzecim okiem wszystkie swoje fizyczne, wewnętrzne organy. Chodzi o tą biologię, o ciało. Policzę do trzech i zaczniesz patrzeć. Będziesz robić skan swojego ciała fizycznego od głowy aż do stóp. Już. Patrzysz teraz na swój mózg. Opisz, jak go widzisz. Puszowy, mięsisty, zdrowy. A teraz popatrz obok tego twojego fizycznego mózgu, na który patrzysz. Teraz zobaczysz to jakby matrycę, plan. Boski plan, według którego jest zbudowane, powinno być zbudowane twoje ciało. I teraz mi powiedz, czy ta matryca, ten plan jest taki sam, tak jak twój fizyczny, prawdziwy? Jest większy, dużo większy. Co jest większe? Ten plan fizyczny, ten plan boski. Boski. Ja nie do końca rozumiem tego, co powiedziałeś. Ja rozumiem fizycznie, ale... Bo jeśli chodzi o fizyczne... On nie mieści się w ciele ludzkim, jest wykracza. Aha. A czy ten fizyczny mózg jest, zgoda, że w innej skali, ale jest taki sam, tak jak ten plan? W sensie funkcji? Jest ponad głową, jest jak kopuła taka. Aha. Klosz, którym nakrywa się pączki, żeby nie wyschły. Aha. Różowy. Okej. I mogę przyjąć, że mózg fizyczny jest całkowicie zdrowy i wypełnia swoje funkcje w stosunku do swojej całości ciała fizycznego. Wszystko jest okej? Tak. Okej. Dobra. Nie wypełnia wszystkich swoich możliwości. A to wiadomo, to wszyscy tego mamy. To teraz leć po kolei coraz niżej i masz teraz już przed sobą matrycę tą boską. Oprócz tego widzisz poszczególne swoje narządy. Jeśli wszystko jest w porządku, to nie będziesz widziała różnicy. Nie będzie jej po prostu, nie tylko, że jej nie będziesz widziała, nie będzie różnicy między planem, matrycą, a twoim ciałem. A jeśli będą różnice, no to się zatrzymamy na tego i zrobimy ten porządek, jeśli będzie trzeba. Patrzysz, oglądasz. Nie widzę jakichś problemów. Nie widzisz problemów. Całe twoje ciało jest zdrowe, funkcjonuje prawidłowo, wszystko jest ok. I byle tak do śmierci. Dalekiej, dalekiej. Ciała fizycznego. Choć czasami niektórzy mówią, że umieranie ciała fizycznego też nie jest planem ostatecznym, ale nie będziemy wgłębiać na razie. Ja się śmierci nie boję. No, to bardzo dobrze, ja też nie. To coś naturalnego. Dobrze. To teraz jesteś zdrowa, jesteś wyposażona w tą możliwość, że możesz oddziaływać na ludzi potrzebujących pomocy. To teraz popatrz na moje oczy.
Chodzi nie o wygląd zewnętrzny, tylko chodzi o cały układ wzrokowy, ten nerwowy, wszystkie. Masz problem z siatkówkami. Głośniej? Masz problem z siatkówkami. Jaki to problem? Odlepiają się? Nie wiem. Ja po lekarza raczej nie chodzę wtedy, kiedy już muszę. No dobrze widzisz? Oj, paskudnie, coraz gorzej. I teraz, oprócz tego, że Magda za chwilę zrobi zabieg energetyczny, proszę mi powiedzieć, czy to jest w ogóle wyleczalne. Czy można to uzdrowić i czy ewentualnie można to uzdrawianie wspomagać w sposób fizyczny, jeśli to jest potrzebne? Fizycznie zawsze jest potrzebne. Nic się nie dzieje samo. Przez się musisz pomóc swojemu ciału się zregenerować. W jaki sposób? Co sugerujesz? Dieta. Dieta? Mm. Ty baby zawsze... Pietruszka. Wymyślą głupoty. Dużo zielonej pietruszki potrzebujesz. Ta? Mm. I patrzeć w słońce. I patrzeć w słońce? Mhm. No ale jeżeli chyba... się boisz, to najpierw zamkniętymi oczami. Wolć oczami, głową kręć i patrz świecące słońce. No to chyba mogę się przyznać w tej chwili, że były okresy, wprawdzie nie w południe, ale przy wschodzie słońca, kiedy to słońce było jeszcze takie, powiedzmy, nie bardzo bijące w oczy, to próbowałem patrzeć i no, była pewnego rodzaju też chęć, intencja, żeby następowało. No, musisz w to wierzyć, że, żeby zadziałało. O, to prawda, to prawda. Wiara czyni cuda, jak mówią. Tak mówią. Najważniejsze. Jest taki dowcip, że jak pacjent chce żyć, to nawet medycyna jest bezradna. Teraz chciałbym nawiązać kontakt z istotą, która to jakby jest opiekunem, może doradcą Magdy, jest czy będzie w razie potrzeby, kiedy ona będzie robić te zabiegi energetyczne w stosunku do potrzebujących. Chciałem w tej chwili poznać tego specjalistę od oczu, bo ona mówi o diecie, bo to ona się tym zajmuje. Ale czy jest jakaś istota konkretna z imieniem, która zajmuje się oczyma, w ogóle oczyma u ludzi, nie tylko? Jest ktoś? Jest jakiś smukły taki z głową ufolutka. Mhm. Jest to możliwe, że ja zaraz z nim pogadam. Mój drogi przyjacielu, jesteś tak jakby specjalistą od oczu? Czy między innymi od oczu? Leczę. Leczysz? Całość organizmu, czy specjalizacja twoja jest... Leczę całą. Całość, aha. Podaj swoje imię, jeśli chcesz, oczywiście. Nie wiem, czy usłyszałam, czy coś powiedział, nie wiem. No i co usłyszałaś? Ram. Rastil. Nie, musisz mi to przeliterować, bo nie zrozumiałem. Rastil. Rastil. Pierwszy raz widzę to imię, ale witam, cieszę się, że się przedstawiłeś i zapytam tak, czy jeśli Magdalena cię poprosi o pomoc, to będziesz jej tak jakby pomagał i sugerował sposób przesyłania tej energii uzdrawiającej? Będziesz tak jakby jej doradcą od spraw uzdrawiania ciała? Zawsze. Zawsze. Zapamiętaj to imię. A teraz chciałem się zapytać, mój drogi, ponieważ masz wygląd, jak to Magda określiła, ufolutka. Jesteś istotą, powiedzmy,
z kosmosu jakąś taką istotą, która, no mówiąc wprost, jesteś kosmitą? Czy jesteś bezcielesny, energetyczny, czy wręcz samoduchowy, jak to tam jest z tobą? No, jestem bezcielesny. Bezcielesny jesteś? Jesteś w polu, w przestrzeni, czy gdzieś przebywasz w okresie? Jestem tu i tam. Czyli jesteś wszędzie, tak? Równocześnie. Okej, czyli jesteś bardzo, jak my to ziemianie określamy, bardzo z wysokiego poziomu. Znasz sobie wchodzące w naszym środowisku nomenklatury, jeśli chodzi o te poziomy i to świadomości, i istnienia. One tam się różnią, bo to jest różnie. I 7-stopniowy podział, i 13-stopniowy, i 15-stopniowy. Jakbyś to określił według tej nomenklatury 15-stopniowej? Z jakiego poziomu jesteś? 15? O Jezu, bądź ty kolony. Czy według twojej wiedzy są jeszcze wyższe poziomy? Nie wydaje mi się. Dobrze, no to przyjmujemy to na razie. Jeśli będę jeszcze miał okazję z tobą rozmawiać poprzez Magdę, to może bardziej tak. Dzisiaj chyba nie mamy na tyle czasu, żeby się tego, ale w każdym razie dziękuję. I potwierdzasz tą diagnozę odnośnie mojego oczu, że ta pietruszka przede wszystkim, ta, co jeszcze byś radził? Przekładanie rąk. Aha, no też. Kody uzdrawiania. Leczenie kwantowe. O Jezu, kochany. Masz sam energię, którą wiesz, możesz się leczyć. Dlaczego tego nie robisz? No, czasami robię, tylko łatwiej. Lenistwo. No to nie to. Wygodniej mi jest zrobić to w stosunku do innych ludzi. Nie możesz zapominać o sobie, bo nie pomożesz innym. To jak ty jesteś taki majster od wszystkiego, to jeszcze popatrz na to moje serce. Powiedz no mi, mój drogi, jaka jest przyczyna, praprzyczyna, dlaczego mnie to spotkało? To był plan na życie, ja rozumiem. Tylko dlaczego był taki plan? Miałeś to przeżyć, żeby lepiej zrozumieć. No tak mówią. Co mi to daje, kiedy ja cię... No wiesz, że tam no mam te dolegliwości już coraz większe. Słuchaj serca, słuchaj ludzi, którzy ci... To nie jest czcze gadanie. Co ci przekazują inni. Nie zamykaj się na to. Masz bardzo dużo życzliwych osób wokoło, którzy chcą ci pomóc. Ja jestem wdzięczny za to oczywiście i ja to doceniam, choć... To przyjmij i nie bądź uparty. Upartość czasami nie pomaga w życiu. Nie w tym przypadku, bo... Ja rozumiem, to był taki żart. Nie dopuszczając... Dobrze. Dobrze, już nie będę dalej męczył Magdaleny, żeby ta patrzała na inne moje części ciała, bo to już wiem, że ona jest do tego zdolna, ale powiedzmy, damy sobie spokój ze mną. Natomiast czy córka Zuzanna Magdaleny wymaga jakichś ekstra oddziaływań energetycznych w celu poprawy stanu fizycznego, czy jest normalne, zdrowym dzieckiem? Ma problemy oddechowe. Tak, i to teraz bardzo prosimy o diagnozę i sposób terapii. Postępują dobrze. Pewno może więcej pracy energetycznej Magdalena powinna w stosunku do niej
przyłożyć, ale do tej pory nie wierzyła w te swoje możliwości. Coś tam robiła na sobie. Od tej pory uwierzy, bo będzie miała dowód namacalny wręcz, że trafi, może i powinna wręcz to robić. Pamiętaj, że masz tutaj ten brylant. Wiedz, że jesteś, mówiąc wprost w języku ludzkim, jesteś uzdrowicielką, tylko trzeba pielęgnować ten dar i go wykorzystywać, bo niewykorzystywany on zanika, nie tyle zanika, co więdnie. Trzeba po prostu robić swoje. Oczywiście wtedy, jeśli ktoś prosi, nie tak lecieć po ulicy, ty czekaj, masz krzywą nogę, zaraz się wyprostuję. To nie na tym polega, oczywiście Magda o tym wszystkim. Ludzie znajdują drogę. Oczywiście, że tak. A powiedz przy okazji, dlaczego ona akurat do mnie przyjechała? Bo to był plan. Sama zaplanowała, czy wyższe aspekty Magdy? Częściowo ona, resztę myśmy pomogli. No to możesz teraz, Magda, im podziękować, i że nie zmarnujesz okazji i będziesz dalej działać w tym kierunku. Dziękuję wam. A ja teraz, jak to często robię, prywatne moje sprawy spróbuję załatwić. Wiecie... Dostanę zniżkę? Ja szukam, modlę się, błagam, o możliwość współpracy z dobrym medium. Wygląda mi na to, że gdyby było coś takiego, co by mi mogło odpowiadać. Jak wy to ewentualnie z góry widzicie w tym temacie? Macie podobne poczucie humoru, to chyba już wystarczy. A. No to dziękuję. Teraz tylko zależeć będzie od dobrej woli Magdy. Czy mówiąc po chłopsku tego, czy potrafi się poddać moim rządom w tej dziedzinie oczywiście. Kobiety są trudne, są. O, wiem, trzeba im wybijać z głowy pewne rzeczy. Magda potrafi być dosyć uparta. Ale to jest akurat dobre, wytrwała jest w różnych postanowieniach. Dobra, to dziękuję. To jakby troszeczkę miód na moje serduszko został wylany. Kończymy z prywatą? No to skończymy. Już dość. Oj, dobrze, wystarczy, dziękuję. Dobrze. No to dziękuję. I teraz, Magda, przypomnij mi, bo tam miałaś plany. Co chcesz się teraz, jaki temat poruszyć? Bo wiem, że tam chcesz poprzeć dziewczynę. Chciałam zapytać nie o tą bliźniaczą moją duszę, bo ją chyba spotkałam, ale chciałabym mieć pewność. No dobrze, zadaj to pytanie, choć to nie jest całkowicie szczęśliwe pytanie. Tak? Czemu? Ponieważ nie można pytać nikogo, to trzeba poczuć we własnym sercu. Aha, czyli ja już to wiem. Dobrze, tu mi odpowiedziałeś. No widzisz. Okay. No widzisz, najbardziej. No to jest to moja taka niewiara. Koniec z niewiarą. Obudziłeś się, przeszłaś na drugą stronę, przeszłaś całkowicie na stronę światła i nie ma odwrotu. Dobrze. Wiem, że chciałaś sobie powędrować trochę po swoich poprzednich wcieleniach, poprzednich, jakichś tam albo ciekawych, albo pouczających, albo wymagających jakiegoś uzdrowienia. I teraz cofniesz się w czasie do wcielenia, które było ważne. I powiedzmy, zacznijmy od takich przyjemnych. Kiedy byłaś w pełni taką rozwiniętą istotą w ciele, robiłaś, zajmowałaś się, czułaś się szczęśliwa i byłaś zaangażowana w życie takie przykładne.
jak ja to nazywam, Chrystusowe. Policzę od 3 do 1. 3, 2, 1. Już. I teraz mi powiedz, gdzie się znalazłaś, co sobie przypominasz. Kim? Las. Głośniej. Zielony las, sosny, wysokie. Tak. Dużą chłód. Teraz jesteś kobietą czy mężczyzną? Kobietą, oczywiście, że kobietą. No, to nie tego. Jak masz na imię? Justyna? Justyna. Justyna to całkiem takie europejskie imię. Powiedz nam, ile masz lat? 13. O, to jesteś dziewczynką. Jaki to jest okres historyczny, a może dokładna data? Data w sensie roku. Nie posługujemy się tutaj. Aha. Kalendarzem. Ale szacunkowo, no my mamy swoją rachubę czasu i to nam ułatwia orientację w czasie. Jak to dawno było to wcielenie? Justyna, kiedy była? Około, no powiedzmy, w jakim okresie? Co się działo na świecie w tym czasie, gdzie ona była tą dziewczynką, Justynką? Wszędzie były puszcze. Czyli dawno. Nie ma takiej skali. Nie ma czego? Nie ma takiej skali na kalendarzu człowieka. No, ale imię Justyna jest, powiedzmy, współczesne. No właśnie, zaskakujące. Może to kwestia tego, że ja tego nie wiem. Nie jestem wykształcona. Aha, ta Justynka. Nie umiem pisać. A czym się zajmujesz? Zbieram teraz jagody. Zbierasz jagody, a w ogóle to masz rodziców swoich? Żyją? Tak. I czym się rodzice zajmują? Tata lepikarki. A, jest garcarzem, tak? Z gliny, tak? Mhm. Ma koło to garcarskie? Tak, robi piękne kamki. A, jesteśmy Celtami. Czym jesteście? Celtami. Celtami? Mhm. Aha. A na kontynencie, czy gdzieś na wyspach? Nie wiem, wszędzie są puszcze. Ale jeśli wyrabia garnki twój ojciec, to on je później sprzedaje, czyli musi się gdzieś udawać w jakieś skupiska ludzkie. Tam zabieramy czasami. I w jaki sposób? Jedziecie jakimś wozem, zabieracie te naczynia? Tak, mamy konia. To teraz przenoszę cię w czasie, kiedy jedziesz na ten jarmark z tymi, z ojcem i z tymi glinianymi naczyniami. I już jesteś w takim miejscu, gdzie ojciec sprzedaje te garnki. No jest tłoczno. Daje bielone, drewniane chaty, takie pruskie. To teraz mówicie. Pruski mur, czyli... Szczecha. Błoto wszędzie jest. Ludzie chodzą po błocie, nie wiem, po deszczu jest. Dobrze, i teraz stajesz się takim... kimś, kto może zapytać ojca, tatę swojego, żeby, ponieważ ty nie wiesz, co to za miasto, co to tego, zapytaj go, gdzie jesteście na tym jarmarku, w jakiej miejscowości to jest. I co ojciec odpowiada? Grisland. Czy ojciec zna władcę, króla, czy jakiegoś księcia, zwierzchnika tej okolicy? Czy tam jest król, czy tylko księża? Książę. Książę. Książę Rudolf. I to jest?
w Rudolfina. To jest historyczna postać, ten książę jest opisany w historii tej naszej ludzkiej, w jakichś podręcznikach historycznych? Czy jest takim, powiedzmy, mało znanym? Raczej... Nie wiem nic na ten temat. No dobrze, dam sobie spokój, ponieważ ty jeszcze masz tamte 13 lat. Teraz ja cię przyniosę w tamtym wcieleniu, gdy jesteś tą Justyną. Kiedy jesteś już dorosłą kobietą, policzę do trzech. I będąc tą Justyną, jesteś dorosła i będziesz miała własną rodzinę, jeśli ją taką miałaś w tamtym czasie. 1, 2, 3. Powiedzmy, że masz 30 lat. Chata pełna dzieci. Nie umiem ich doliczyć. Wszystko twoje? Wszystko moje. Jeszcze w ciąży jestem. Dobrze, no kobieta w tamtym okresie historycznym to przeważnie to miała swoje zadanie. Jesteś szczęśliwa? Tak, jest ciepły dzień. Mam wianek ze zbóż na głowie. Chyba są zbiory, czas zbiorów. Jest ciepło, dzieciaki. Czyli żniwa, tak? Żniwa. A jak wyglądają żniwa? Fizycznie, takie, ta technologia żniw, jak to wyglądała? Jakie narzędzie używaliście? Sierpy. Sierpy. Okej, okay, a twój małżonek czym się zajmuje? Pracuje na roli. Na własnej roli, czy u kogoś pracuje? Nie, mamy swoje duże pole. Aha. Siejemy pszenicy na niej. Tylko pszenicę, czy również inne rośliny? Widzę pszenicę, co no w tej chwili tak, pszenicę, bo jak... Zbieramy te pszenice. Mhm. No nie, mamy mleko. Garnek mleka stoi przede mną. Mhm. Wypiekamy chleb. To dobrze. I jak oceniasz, już jesteś bardzo leciwą teraz tą kobietą, Justyną. Do śmierci wprawdzie jeszcze masz trochę czasu, ale jesteś już leciwa i cię przenoszę w taki okres. Policzę do trzech i mi... 1, 2, 3. Już. Ile masz lat? 48. To leciwa, no w tamtym okresie 48, no to faktycznie można by było tego. I powiedz mi teraz, mając te 48 lat, jak oceniasz swoje dotychczasowe życie? Czy ci upłynęło z jakim zadowoleniu? Czułaś się... Czas pokoju, nie było wojen. No ale tak wewnętrznie byłaś zadowolona z tak. Tego, jak żyłaś, jak... Mam szczęśliwe, piękne wnuki. Mm-hmm. Jestem otoczona miłością, daję innym miłość. Okej, okay. Dobrze. To teraz dziękuję za to, żeś powędrowała po tym wcieleniu. Teraz cofnę cię w czasie aż do czasów Starego Egiptu, bo mówiłaś mi, nie będąc w transie, że masz jakieś przebitki, jakieś wspomnienia z tamtego okresu. Policzę od 5 do 1 i przejdziesz wcielenie jakieś ważne w starożytnym Egipcie. 5, 4, 3, 2, 1. Już. I teraz powiedz nam, kim jesteś? Jakie twoje imię? Jestem w świątyni. Jesteś w świątyni. Czyja to jest świątynia? Świątynia komu poświęcona? Izis. Izicie. Przy okazji, ponieważ jesteś w tej świątyni, jesteś kapłanką? Tak, jestem. Kapłanką. Izydy, Izis. Nazywałaś ją Izis czy Izyda? Izis. Izis.
Izis, witam Cię. Pamiętasz mnie? Oczywiście. Witam Cię. Nie da się o Tobie zapomnieć. No tak, tak. Jestem bardzo przystojny i mądry. I często o sobie przypominasz. Bardzo często się wspominam i bardzo mile przeważnie. Pamiętasz, jak mnie obdarowałaś z kamerabeuszem? Tak. Dobrze. Też Cię wspominam ze wzajemnością. A dzięki. To miłe. Powiedz teraz tej swojej kapłance, jak ona ma na imię? Tam w tym Egipcie, jak byłyście razem. Elficja. Jak? Elficja. Elficja. No pięknie też. Elficja, teraz do Ciebie. Jak się czujesz, będąc tą kapłanką, i opisz mi takie swoje rutynowe zajęcia, będąc tą kapłanką. Czym się zajmowałaś? Jakie były Twoje obowiązki? Pilnuję ognia. Aha, jesteś tego. I jeszcze co robisz? Kadzę. Co? Kadzę. Kadzisz. Okadzam. A co okadzasz? Miejsca święte. W jakim celu? Ochrony. Ochrony tych miejsc, czy ochrony jakichś konkretnych? Wszystkiego, co się tam znajduje. I ludzi tam przychodzących. Aha. I powiedz nam, czy jesteś zadowolona, że masz taką funkcję? Było, nie było, bardzo ważno i... Tak, jestem szczęśliwa. W tamtym czasie to kapłanki miały mężów? Nie. Nie, byłyście dziewicami, czy... Nie, nie byłyśmy dziewicami. Czyli niekoniecznie, tak? To jest, powiedziałabym, nagminnie, jak wy to mówicie, mężczyźni stworzyli jakby fetysz czy kult dziewictwa. Nie jesteśmy, kobiety nie są stworzone do tego, żeby być wstrzemięźliwe. Rozumiem. Nie ma w tym nic złego, to jest część boskości i to, że kobiety są takie, jakie są, jest ich naturalną przyczyną, praprzyczyną. Okej, rozumiem, ja też wyznaję ten pogląd, ale teraz mnie zaciekawiło, przypomniało mi się. Uprawiając seks, mając jakiś tam partnerów, ale dzieci nie rodziłyście, tak? Będąc kapłankami? Nie. Nie. W jakieś stosowaliście środki, mówiąc naszym obecnym, współczesnym językiem, antykoncepcyjnie? Zioła. Piliśmy zioła. One, te zioła były używane bez przerwy? Powiedzmy, to było takie rutynowe zawsze. Tak, to były mieszanki ziół. Znasz recepturę tego? Nie jest mi to dane, nie zajmuję się tą, to aha, jest część. A skąd dostawałaś te zioła? Od innej kapłanki. Która się tym zajmowała? Tak. I ona była tak jakby biegła w tej. Okej. To powiedz mi coś na temat takiego cywilnego życia w tych momentach, kiedy nie byłaś tą celebrantką, nie tam nie okazałaś, nie pilnowałaś ognia. Czym się zajmowała? Jak wyglądało życie w tamtym okresie w Egipcie? Ludzi takich zwyczajnych. Było spokojnie, był dobrobyt, było pełno słodkich owoców, ludzie byli łagodni, nie było niewolnictwa. Nie było niewolnictwa. To ciekawe.
Co to jest za okres historyczny? Nie było, nie było nic. Jaki to był okres w historii Egiptu? Czy to był okres opisany w historii w jakiś sposób, czy nawet czy jeszcze przedhistoryczny, kiedy nie ma żadnych pisemnych artefaktów na temat Egiptu? Jak to tam jest? Jesteś? Nie umiem ci tego... Pismo istniało? Nie w takiej formie, w jaką ją znacie. A w jakiej formie? Znaków. I to była umiejętność pisania i czytania powszechna, czy to tylko kasta kapłańska? To była wiedza tajemna, ale znaczy tajemna. Niepopularna. Tylko tak, ona nie było powszechnych szkół, tak jak teraz, ale też nie było tak, że tylko dla wybranych była nauka. To była kwestia decyzji, czy ktoś chciał lub był predestynowany do tego. Tak, rozumiem. Chyba raz spotkałem się. Powiedz mi, czy w tym czasie, jak byłaś tą kapłanką Izydy, piramidy już stały? Nie. Jeszcze nie? Nie, nie było. Nie. A czy ty, będąc w tej świątyni Izydy, wiesz, w jakiej miejscowości jest ta świątynia? Jakiś dziwny język. No, staroegipski, no. Nie umiem teraz. Nie potrafisz powiedzieć. W każdym razie to musi być bardzo, bardzo dawno, jak jeszcze piramidy nie stały. To w tym czasie władcy byli nazywani faraonami? Nie było faraonów. A kto sprawował władzę? Była demokracja, ale troszkę inna niż w tej chwili znamy. No dobrze, nie było niewolnictwa, była demokracja, wszyscy byli równi, powiedzmy, co do praw. A żyliśmy zgodnie z naturą i z przydzielonymi nam naturalnymi umiejętnościami i darami. Żyliśmy w harmonii. Przydzielonymi. Kto przydzielał? Kto? Były nam wrodzone. Właśnie w świątynie były jakby miejscem, gdzie jasnowidzący mieli kontakt z bogami, tak? Nie tylko z bogami, z innymi istotami również. I tak jakby nie tylko ludzie żyli między nami. A kto jeszcze żył? Różne istoty, które także wcielały się, potrafiły się wcielić. W ludzkie ciała? W ludzkie ciała. Mówiąc, byli to kosmici z innych z gwiazd, z innych planet, gdzieś z nieba? Tak, energie różne. Czy były jakieś różnice zewnętrzne między rdzennymi ludźmi z tej planety, a istotami, które się wcielały w ludzkie ciała? Czy były takie różnice
A co to? Tylko wtajemniczeni mogli to zobaczyć. To było widać w aurze. W aurze. Ale żyliśmy w pokoju wszyscy. Współistnienie było wyraźne, tak? Więc tak. W jakimś okresie te istoty przestały się wcielać. Chyba, nie wiem, to jest pewnego rodzaju pytanie, wcielać w ludzkie ciała. Czy dobrze mówię? Odeszli stąd. To właśnie. I chcę poznać przyczynę, dlaczego oni odeszli z Ziemi. To była próba dla ludzi. Próba, która miała co ewentualnie udowodnić? Jak ludzie sobie poradzą sami ze sobą. Czyli jak oni odeszli, to... Zostali ludzie sami. Zostali poddani próbie. To było efektem wcześniejszych działań ludzkich. Być może jakichś buntów. Nie wiem, tak jakby chcieli spróbować swoich sił. Tak, czyli się dajmy usamodzielnić. Usamodzielnić, tak. I my w tej chwili to obserwujemy. I nie najlepiej im idzie. Ludzie, no tak, odczuwamy to na własnych grzbietach i psychice. Czy te istoty jasne w tej chwili planują to jakby... Interwencja jest blisko. Jest blisko. Co to znaczy blisko? To jest kwestia w jakim przedziale czasowym. Wiem, że to nie jest określone. W naszym wymiarze coś takiego nie istnieje. Myślę, że ludzie sami na Ziemi to czują, że muszą coś zmienić w naszym wymiarze. To nie ma czasu, ale ludzie czują, że koniec jest blisko, w tym sensie, że jak nie zaczną działać, zmieniać swoich dotychczasowych postępowań, to grozi im zagłada. Kolejny już raz, tak? Ile było już do tej pory tych też? 6. Sześć. Potwierdza się. Teraz jesteśmy w siódmym okresie, tak? W szóstym jest kolejna era wodnika. I to jest ostatni moment. Na przebudzenie całej ludzkości. Przebudzenie ludzkości, znaki pozostawione ludziom zaczynają powoli być odczytywane, ale ucisk systemu i tego, jak i czego uczy się ludzi, powoduje, że nie wierzą w istnienie innej sfery, innych przejawów. Istnienia, rozumiem. Czas przemian. Czy te przemiany, to jakby ten krach taki jakiś, który ma spowodować pewno ostateczne przebudzenie ludzi, czy to przebudzenie nastąpi jakby gremialnie i globalnie, czy tylko w sercach
Głośniej? W sercach ludzi. Rozumiem, ale pytam o to, czy wszyscy ludzie mniej więcej w tym samym czasie zrozumieli? To jest falami. To jest efekt kuli śniegowej. Mhm. Nie inaczej. A ten ewentualny, choć nieprzesądzony jeszcze ostatecznie krach, to już jak słyszę, to już tak jakby już coraz bliżej, tak? Tak. A ci, co się nie obudzą, no to, to po prostu będą musieli odejść, a ci, co się przebudzą, to gdzie się znajdą i w jakiej sytuacji? Będzie tak jak kiedyś, to znaczy zostaną przeniesieni. Przeniesieni w inny wymiar? Czasoprzestrzeń. Przeniesieni i potem ponownie zasiedleni. Żebym zrozumiał do końca. Zostaną to jakby zabrani i później... I powrócą, żeby z powrotem tu na Ziemię, która się zmieni. Tak. Warunki się zmienią. Tak. I zaczniemy od jakiego etapu? Czy od etapu kamienia upanego, czy może... Wrócimy do ery miłości i wzajemnego szacunku. A cywilizacyjnie to będzie od ludzi zależało. Mhm. Co wybiorą, bo cywilizacja, jak widać, niesie ze sobą zniszczenie, ta źle użyta, natomiast niosąca ludziom bezgraniczną wolność przetrwa. W tej chwili dobra naturalne są nierówno rozdzielone. Część ludzi uznała je za możliwość zarobienia na tym i pozostała część ludzkości jest do tego celu wykorzystywana tylko po to, żeby płacić daniny. I to jest niezgodne z prawami natury. No jasne, że tak jest. I to jest niszczące i przyrodę, i porządek rzeczy jest naruszony, a także niszczy ludzi, ich wewnętrzną moc. Ludzie sami siebie niszczą, sami między sobą, ale każdy zabija siebie wewnętrznie, znaczy przez system, w jaki jesteśmy wychowywani, jak nas uczą, powoduje, że zamiast się rozwijać i być szczęśliwymi, jesteśmy jakby się zapadamy. W sobie. Dobrze, to zapytam jeszcze w ten sposób. W tej chwili widać, że świat jest spolaryzowany, świat, człowiek, czyli jest część ludzi, tak jakby... Miłość zaraża. Wiem, ale w tej chwili jest to jakby to podzielone, jest ta... Pozornie. Ludzie wewnętrznie tęsknią za spokojem, to miłością, harmonią i to, że okazują agresję, to jest tylko dowód tego, że bardzo potrzebują miłości. Nawet więcej niż ci, co ją pokazują innym i potrafią się dzielić. Nie ma
wyłącznie dobra i zła, jedno i współistnieje z drugim i jest z sobą połączone i między tym jest równowaga. I tak będzie na tej nowej ziemi? Tak. To jest jak plus i minus. To daje energię, to wzmacnia, podnosi. Polaryzacja jest siłą napędową całego wszechświata. A czy są planety, miejsca, ale takie fizyczno-biologiczne, kiedy ta dualność nie istnieje, że wszyscy są, powiedzmy, w wyższych sferach, tak. Jest to możliwe. To dlaczego Ziemia pozostanie, powiedzmy, w tym takim podziale, nie tyle podziale, co tej polaryzacji. To jest eksperyment, to jest droga, którą ludzie wybrali bardzo świadomie. To jest pewna część planu. To jest szkoła. Tak, to taki czyściec, jak wy to mówicie. Ale niektórzy mówią, że to jest pewnego rodzaju gra. To jest wielopłaszczyznowe pojęcie. Trudno mi tutaj to zrozumieć w tej takiej czysto ludzkiej, fizycznej odniesieniu, fizycznym odniesieniu. Uciekł mi jakiś wątek. Mówiliśmy o tej biegunowości. Tak. Pytam, czy Ziemia, ta planeta, na której w tej chwili żyje człowiek, przejdzie to, jakby przed chwilą była mowa, że są planety, które na wyższych tych poziomach, kiedyś wejdzie na te wyższe poziomy, jako całość, jako planeta? Tak, to jest już właściwie blisko. To się zaczyna. To jest. To już się dzieje, tylko ludzie muszą się przełamać sami w sobie, są tak uwikłani tą iluzję, którą stworzyli, znaczy są są ofiarami własnego eksperymentu. No ale każdy eksperyment i wszystko i tak ma swoje źródło, to najwyższe, jedyne. I po coś to zostało, to jakby zaplanowane, żeby tak właśnie było. Ta polaryzacja jest jakby zaplanowana. Tak, to jest część wszechświata i to akurat w ludzkim wymiarze ma bardzo silne oddziaływanie. Ludzie są bardziej zbiegunowani i ich działania. Wtedy silniej działają. Albo są to działania czysto budujące, albo niszczące. Dlaczego te działania niszczące są bardziej tak jakby agresywne i bardziej widoczne? Bo dali ludzie przyzwolenie i zagłuszyli w sobie przyzwolenie na to, żeby wierzyć w lepszy świat. Ludzie się rodzą, idą do szkoły, w określonych rodzinach i wszyscy przekazują te wzorce zachowań, tak. No wiem, znam te mechanizmy, tylko sam tego doświadczasz i sam wiesz,
ile trwało, nim się przełamałeś i zrozumiałeś, że to wszystko, co ci przekazali ukochani ludzie, jest fałszem i to jest chyba najbardziej bolesne w tym wszystkim, że... No, że trzeba było przez to przejść. Tak. Ale to jest też po coś. Sens tego znajdziecie na końcu drogi. No, wszystko to, co w tej chwili słyszymy, to jest to jakby znane już. No, ale rzeczywistość skrzeczy. Ale dziękuję za ten wykład, bo to będzie opublikowane i pewno przez to ktoś, mam nadzieję, jak najwięcej ludzi skorzysta pozytywnie z tej wiedzy. Więcej takich przekazów, tym dla ludzi lepiej. Tak. A teraz ja dziękuję za tą część tego. Chciałem wrócić do Egiptu. Kiedy zostały wybudowane piramidy i przez kogo? Przed pierwszą zagładą? Nie wiem. Przed pierwszą zagładą. A kiedy ona była? Może inaczej zapytam. I my znamy jakieś takie szczątkowe wiadomości, że była cywilizacja, którą w tej chwili określamy jako Atlantydę. Czy w tym czasie, jak cywilizacja atlantycka, czyli powiedzmy tam te 16 tysięcy lat według naszej, mówię o rozkwicie, czy piramidy już stały? To była część tej cywilizacji. Czyli piramidy, cywilizacja egipska była częścią Atlantydy, tak? I się działo równocześnie. Tak. No ale powstał jakiś wielki boom. Powstał, no zdarzył się. Cywilizacja Atlantydy to jakby... Zapadła się. Zapadła się. Mówisz o kontynencie, czy o cywilizacji jako idei, jako system? Całość. Znaczy pochłonięte zostało wszystko, ślady. No ale piramidy zostały. Tak. Jako nawet jako ślad kamienny. Jako cywilizacja też zaginęła. Tak. Czy ta cywilizacja, którą my określamy jako atlantycka, obejmowała całą kulę ziemską, czy były rejony o innym kierunku rozwoju? Całą. Głośniej? Całą. Powtórz. Całą kulę ziemską. Całą ziemską. A my mówimy o cywilizacji Mu. Są też jakieś bardzo szczątkowe tego tam po drugiej stronie kuli ziemskiej. Czy to było równolegle, czy to było tak jakby po kolei? Najpierw tamta cywilizacja na Pacyfiku, a potem tutaj gdzieś na Atlantyku, czy... Nie było takich kontynentów. Ja rozumiem tylko, że to było tak jakby po dwóch różnych stronach kuli ziemskiej. Tam, ale nie, świat wyglądał zupełnie inaczej. Mówimy kula ziemska. O fizycznym wyglądzie, tak? Tak. No, kształt kontynentów to wiadomo i tak dalej, to się zmienia. Kontynenty, tak. Czy jest... To jakby naturalną koleją rzeczy, że ten proces zmian wyglądu poszczególnych kontynentów, kształt i miejsca
to się zmienia, czy to jest w tej chwili już tak skrystalizowane? Spróbuj, Bolesławie, zatrzymać jeden atom we wszechświecie. Nic nie stoi w miejscu, ciągle się zmienia. Ciągle się zmienia, ale cały okres historyczny... To jest tylko w waszym wymiarze ludzkim. Wiem, i z waszej perspektywy to jest chwila, tak? Tak. Historia, ile tysięcy lat macie spisanej historii? No niewiele. I co o tym wiecie? To jest jedno ziarnko w glepsydrze, jak nie mniej. Rozumiem to, co mówisz, ale teraz zapytam tak. W historii Ziemi naszej tutaj, globu, był okres, który my nazywamy, kiedy żyły wielkie gady, dinozaury. Czy wtedy również, równolegle, żyli ludzie? Byli ludzie, ale nieliczni. A na jakim poziomie cywilizacyjnym byli ci ludzie? Pierwotnym. Byli skupieni w jaskiniach. Właściwie były to nieliczne grupy, takie koczownicze. Dobrze, i w jakimś momencie historii Ziemi zjawili się przedstawiciele kosmicznych cywilizacji i to jakby przyspieszali rozwój tych... Dla mnie się to dzieje równocześnie. Pamiętaj o tym. Nie umiem ci powiedzieć, co było wcześniej, co było później. To jest tu i teraz. I tak, no ale szkoda. Ja wiem, że wy ludzie chcecie wszystko poukładać, wiedzieć. Po kolei. Chociaż no, na pewno fajnie jest tego doświadczyć, ale ciężko mi to wytłumaczyć. Rozumiem. To znaczy rozumiem, no przyjmuję do wiadomości, nie tyle rozumiem. Musi ci to wystarczyć. To w sumie jest może fascynujące i ciekawe, ale nie ma większego znaczenia, patrząc na... Z waszego punktu widzenia. Tam. Rozumiem. Ale teraz jeszcze chcę tak tego, bo mnie to też rajcuje. Czy w tych piramidach egipskich, w Gizie konkretnie, jest tam trochę komnat tej największej piramidzie, którą my nazywamy Cheopsa. Są tam jakieś korytarze, jakieś sale, jakieś komnaty odkryte. Ale czy są również? Znaczna część jest pod ziemią schowana. I tam są te komnaty, czy tam są takie jakieś pomieszczenia, komnaty, gdzie są zachowane? Część jest chyba zniszczona, zasypana, nie do końca to wszystko przetrwało. Tak, tam było całe miasto. Nie wiem, to miejsce mocy, silnej energii, odnawialnej energii, która została ludziom dana. Przez istoty kosmiczne? Nie, czysta energia. No, możesz ją wykorzystać do zapalenia żarówki, ale też uruchomienia statku kosmicznego. Wszystkiego. Czy to jeszcze w tej postaci, jak w tej chwili istnieją, czy to wszystko działa jeszcze, czy może zadziałać? Może zadziałać. To jest schowane. Takich miejsc mocy jest więcej na kuli ziemskiej. Jak przewidujecie, że to zadziała w końcu jeszcze raz?
Ludzie muszą tego chcieć, muszą wiedzieć jak. A do tej wiedzy jak muszą sami dochodzić, czy może ktoś nam podpowie? Pomagamy, ale ludzie muszą zmienić przekonania i uwierzyć w to, że są takie miejsca płynące po prostu z natury. Zostały kiedyś, pozostały po cywilizacjach innych, które potrafiły z tego czerpać. Ludzie są zamknięci w klatce, jak niewolnicy i nie daje im się przyzwolenia na to, żeby mogli tą energię wykorzystać. Kto nie daje przyzwolenia? Iluminaci. A iluminaci wiedzą, jak to wykorzystać? Oczywiście. Oczywiście, dlatego robią wszystko, żeby do tego nie dopuścić, bo jeżeli ludzie się o tym dowiedzą, to będzie koniec ich panowania na Ziemi. I oni się tego potwornie boją. Jest ich znacznie mniej. W każdym aspekcie życia właściwie dominują i to jest niesprawiedliwe w waszym ludzkim wymiarze. To co, to mamy droga rewolucji oczywiście odpada. Serca i umysły, jeżeli ludzie otworzą serca, to otworzą im się umysły. Muszą uwierzyć, że to, jak żyją, muszą zobaczyć, że są owładnięci takim sensem życia, który nie pozwala im wykorzystywać to, co w nich najważniejsze i najcenniejsze. Tylko żyją dla tych materialnych potrzeb. A to w sumie nie ma większego znaczenia. Umysł ludzki jest potężny. Tylko ludzie o tym zapomnieli. No, niektórzy może nie zapomnieli, tylko nie umieją wykorzystać tego, choć... Wiesz, Bolesławie, jeżeli im się od małego mówią, że nie, tego nie potrafią, nie rób tego, bo jesteś za mały, nie mów tak, to mówicie, że kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą. I dużo w tym jest, bo to zapada w serce i zasklepia ludziom głowy. I przestają wierzyć, że mogą latać, że mogą być wielcy, że mogą być zdrowi, że mogą być szczęśliwi, że mogą być bogaci. To każdy to musi rozegrać sam we swoim sercu. Na tym polega rewolucja. To nie chodzi o rzeźnię winiątek, czy interwencje z gwiazdy. No, ludzie się szukają znaków na niebie i ziemi, a nie potrafią posłuchać tego, co słyszą we własnej głowie i w sercu, że wstają rano i mówią, że coś jest nie tak, że nie mają czasu dla swoich dzieci, dla swoich ukochanych. Tylko idą pracować jak niewolnicy, żeby kupować rzeczy, które w ogóle nie są im do niczego potrzebne, tylko robią
z nich niewolników. No niby ja to wszystko wiem, no ale póki co jest. Alicji, dziękuję za te wszystkie. Nie bądź pesymistą, bo jesteś częścią tego planu i musisz w to uwierzyć. Musisz wierzyć w ludzi. Moc przebudzenia, bo jest ich znacznie więcej niż nawet obecność tutaj Magdaleny świadczy o tym, że to już się dzieje. No dobrze, dziękuję. Oczywiście zapraszam się na przyszłe jakieś takie spotkanie i kontynuowanie tych rozpatrywania tych problemów, ale teraz chciałem to jakby wrócić do Magdaleny i jej tych ciągot. Ja bym teraz, jeśli to jest jej zimno, przykryć czy ją rozgrzać energetycznie? No, może jedno i drugie, bo jest wypompowana. Rozumiem. A teraz energetycznie się rozgrzeję. Od dołu do góry, łącznie z nogami, będzie przepływać energia, która podnosi się twoją energetykę. Energię po prostu taką, tą biologiczną. Rozgrzewasz się coraz bardziej. Coraz bardziej, czujesz się coraz bardziej przyjemnie, komfortowo. Czujesz, że to ciepło wnika we wszystkie twoje komórki. Jak nastąpi nasycenie tą ciepłotą, to mi powiesz, żeby nie przedobrzyć. Teraz zwracam się do... Co tak głośno? Przepraszam. Chodzi o Magdalenę, partnerkę Jezusa. Ta Magdalena tutaj fizycznie obecna ma jakiś sentyment do tej istoty, która kiedyś na ziemi była partnerką Jezusa. Jeśli możesz, zechcesz, to zapraszam. Jakie piękne światło, czułość, miłość, wszechogarniająca. Dobrze, czyli ona nie zjawiła się w formie, powiedzmy, takiej wizualno-cielesnej, tylko energetycznej, ale bardziej duchowej, jako energia. Tak. Witam Cię, Miriam. Tak. Czy masz jakieś przesłanie do tej Twojej imieniczki tutaj leżącej na leżance? Bo... Ona dobrze wie. Ale moja prośba ze względu na to, że to nagrywana jest ta sesja, jeśli chcesz, bo to będzie publikowane, to takie ogólne jakieś przesłanie dla tej Magdaleny, która tutaj leży i ewentualnie dla szerszej wiadomości publicznej, masz jakieś przesłanie? Czy... Sił wznoszących, tak, energetycznie. Powtórz to.
sił wznoszących energetycznie. Tak. Zdolności, które każda kobieta ma w sobie, a nie potrafi ich pielęgnować, bo ktoś powiedział jej, że jej ciało jest grzeszne, jest nieczyste, jest... Co wybije jej to z głowy? No, ale to większość kobiet niestety tak ma. Magdalena akurat wie o tym, że to nie jest prawda. I już się wyzwoliła z tych zabobonów. Tak, już dawno temu seksualność jest kluczem do tego, żeby osiągać wyższe poziomy energetyczne i stanu świadomości. To tylko kwestia rozwijania umiejętności i znalezienia odpowiedniego partnera, który to w kobiecie będzie umiał dostrzec i pielęgnować. Jeśli mogę takie do kobiet, żeby się nie wstydziły swoich cielesnych ciał, bo są piękne, i nie wstydziły się swoich pragnień seksualnych, bo są dobre i zgodne z naturą, to powstrzymywanie seksualności jest hamowaniem ich rozwoju i jest niezgodne z naturą. Jest czymś sztucznie narzuconym. I żeby nie dało sobie wmówić tego, że to jest niewłaściwe i je niszczy. Wystarczy spojrzeć na ludzi, którzy są zakochani, szczęśliwie zakochani, promienieją, mogą przenosić góry w miłosnych uniesieniach. To robią. A co się potem dzieje? Jeżeli ta energia jest źle ukierunkowana, źle skierowana, umiera w ciemności. Tak, dziękuję za takie przesłanie dla kobiet, ale to nie tylko dla kobiet, dla wszystkich. I teraz ty, Magdo, tutaj będąca w ciele, masz jakieś pytanie do tej swojej ukochanej imienniczki? To możesz zadać jakieś pytanie? Takie swoje, prywatne. Mogę w myślach? Możesz, oczywiście, to jest twoje prawo. Już? Dobrze, to możemy podziękować, ale ja mam takie pytanie. My przed sesją rozmawiałem na temat takiego oto prawa, zjawiska, kiedy występuje parę kobiet przeważnie, które mają to jakby w swoim sercu jakieś takie nabożeństwo, nie od tego, do ciebie, Magdaleno, z Magdali. Równocześnie i te kobiety tutaj żyjące równocześnie. A czy ty, Bolesławie, nie chciałbyś być w kilku miejscach równocześnie? Czy to nie byłoby piękne? Uprzedzając, bo wiem, o co chodzi. Mi chodzi o to, żeby to poszło teraz w eter. To wyjaśnij to ludziom, na czym to polega, to równocześnie. Równoczesność doświadczenia i przeżywania. Tak. Ale równocześnie to też. Takie przejawienia powodują, że trafia to do większej liczby ludzi i zwiększa siłę przekazu.
Czy ty, będąc wszędzie równocześnie, masz tak jakby równocześnie wgląd wszystkich żyjących istot, które w danym momencie się łączą z tobą i odczuwają tak jakby łączność? Czy ty również odczuwasz równocześnie łączność z tymi istotami? Tak. Mhm. Oczywiście, jeżeli tylko chcą. Co? To tylko potwierdza to, co już wcześniej mówiłem i tłumaczyłem. I wtedy jestem z nimi. Oczywiście. Nie wszystko chcę mówić. Ja jako Magda, tu fizycznie leżąca, są... Jeśli coś jest krępującego, to nie mi się nie będzie chciało tego wycinać, bo to jest dużo roboty. No właśnie, tak myślę, żeby ci oszczędzić pracy. Po sensie ci powiem, ale Maria Magdalena ma zdolność wzbudzania w nas życia. Tego, co najcenniejsze, najpiękniejsze, najświętsze i najwyższej miłości. Jeżeli mamy z tym jakiś problem, to zwracajmy się do niej, nam pomoże. Okej. Ja tam znam te mechanizmy i jest wszystko okej. Dobrze, dziękujemy ci, Miriam, za tą wizytę i za te wyjaśnienia. Aczkolwiek ciekawe by było kiedyś, bo nie ma przekazów na temat kultu Isis i tego, jak to praktykować, to się przejawia w innych kulturach, może bardziej, ale... Byłoby to ciekawe, żeby przekazać to ludziom w takim sensie, jak wy to się edukujecie. Tak, oczywiście, nie oczywiście, ale prawdopodobnie dzisiaj to już nie będzie. Sporo osób już na ten temat dużo wie i jest to wiedza niedostępna ludziom, a wiadomo, że religie tępią pewne rzeczy. No, zdecydowanie, tak. Dobrze, dziękuję. I zamawiamy, ja się zamawiam łącznie z tą tutaj leżącą Magdaleną na seans poświęcony wyłącznie tej, jakby tym zagadnieniom i jeśli... Jest to jak najbardziej możliwe. No dobrze, to później po seansie z Magdą sobie pogadamy na te tematy. To dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję. Dobrze, teraz do ciebie się zwracam. Czy chcesz jeszcze ciągnąć tą sesję? Masz jakieś zagadnienie, które byś chciała poruszyć, czy na dzisiaj wystarczy? Chyba wystarczy, ale na pierwszy raz zresztą zaczynam. Okay. Mój żołądek się tutaj upomina o zajęcie. Tak, o tak. O ziemski zaszczyt energii. Dobra, wyłączę kamerę. Niech się tam nie nagrywa, bo jak mówiłem, nie chcę mi się tego wszystkiego później wycinać. No to jest mało.